No i drugi samochód, który przyjechał z Kugą. Jest to Astra H, jak widać. Astra H, czyli trójka, ale twin top cabrio z dość potężnym, no, większym silnikiem niż one zazwyczaj mają. Przeważnie to jest 1.6 115 albo 1.8 140. Tam ma silnik dość troszkę większy i mocniejszy. Praktycznie auto przyjechało dla nas w kolorze takim, nie wiem, czy to będzie widać, to jest taki, kurczę, nie wiem, co to jest, ani granat, ani niebieski, ani jakiś szarawy, ani nic. Ciężko mi jest to stwierdzić, co to jest za kolor po prostu. No taki, jak widać na filmie, taki ciemno-niebieski, nie wiem, szary, obojętnie. Wiadomo, oczywiście zawieszenie utwardzone, obniżone. Każe wam, w środku jest keyless, można otworzyć drzwi dotykiem. Tak wygląda w środku. Jest pełna skóra. Oczywiście ma ksenon, cztery szyby w prądzie, lusterka składana elektrycznie. Tempomat, multi, funkcja, klima, podgrzewane fotele, PDC, funkcja sport, jest nawigacja, jest system start and stop. No i tak fura wygląda w środku. Miejsca z tyłu tyle, ile jest. Dach jest czarny i oczywiście jest składany. I tak wygląda daszek. Spróbujemy sobie, a pokażę wam, jak się otwiera. To chyba każdy wie. Nie trwa to zbyt długo. Podobnie jak w Kaskadzie. Całkiem. Oczywiście to jest dłużej, to jest chyba 22 sekundy, tam jest 17 sekund. I dach mamy otwarty. No, no i tak wygląda. Dość fajnie. Podobnie jak Kaskada. To jest Astra trójka, czyli tak zwany twin top. Można sobie szyby też otworzyć. No i tak się prezentuje. O, zobaczcie, aż chyba z wrażenia słońce wyszło, bo jeszcze przed chwilą były chmury. No i tak wygląda twin topic. Tak więc tak, jednostka napędowa, 2 litry turbo benzyna oczywiście. No i to już jest coś, co to auto ciągnie. Fajnie wyposażone. Oczywiście jest to poliftówka. 8 rok, pierwsza rejestracja rok 9. Widzieliście już wcześniej na zdjęciach, ale teraz ją wam tak pokażę. Jeździć nie będziemy, słuchajcie, to nie ma gdzie jeździć takim autem, to jest wszędzie 50, więc nie ma co. No i jeszcze tutaj serce, jak już wcześniej wspomniałem, dwulitrowa jednostka generująca 200 koni mocy. Tu jest skrzynia szóstka, tu jest F40, nie M32, tylko F40, tego to niektórzy zawsze mylą. No i powiem szczerze, Astry są, Ople są przeważnie ciężkie, no twin top jest jeszcze cięższy niż seryjna trójka, tak, ze względu na wzmocnienie, ale te 200 koni daje radę i fajnie tłoczy tym, dość fajnie tłoczy tym samochodem, także można już swoje nim osiągnąć, zarówno z otwartym dachem, jak i z dachem zamkniętym. A po złożeniu dachu, oczywiście musi być tutaj ta roleta tam na dole zamknięta, no to przestrzeń bagażnikowa to jest między roletą a tym. Jest dość duża, ale długa, ale niezbyt wysoka. Jeżeli oczywiście możemy sobie tą roletę złożyć, wtedy bagażnik jest dość duży, ale wtedy nam się nie złoży dach, bo wtedy auto wie, że coś przewozimy w bagażniku, no i wtedy dachu nam nie otworzy. Także jadąc na zakupy jedziemy zamkniętym dachem, a jadąc na wycieczkę jedziemy sobie otwartym cabrio, otwartym twin topem. I tak to wygląda. On jest seryjnie na tych
felgach oplowskich, są rzeczywiście osiemnastki, tak jak ja mają identyczne, ten sam wzór, nawet kanał czarny, 225/40 R18Y opony. Także, no i tak jak już wcześniej mówiłem, zawieszenie jest obniżone, utwardzone, dodatkowo jeszcze mamy funkcję sport, prawda, którą sobie możemy wcisnąć podczas jazdy. No i autko całkiem, jak na swoje latka, całkiem. No i od dołu tutaj macie Twin Topa, jak na auto, które ma tyle lat, bardzo to fajnie wygląda, normalnie, no bez żadnych tam jakichś ceregieli, problemów, zdrowiusieńkie, od dołu eleganckie, bardzo fajne, a nowe oponki to ma, hamulce też porobione, także spoko roku. No to tyle, słuchajcie, jadę we włosach, pozdrawiam, hej.